Spośród wszystkich rzeczy, które można napisać o jego muzyce i o filmach, przy których pracował, jedna jest taka nieoczywista. Jan cenił rozmowę. Tę z reżyserem, tę z publicznością, tę bez której nie ma festiwali, koncertów, a która bywa wymagająca i nie każdy wie, jak ją prowadzić. Tę rozmowę transatlantycką i tę najbardziej intymną, kiedy się stało z nim twarzą w twarz. W tym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score and the City wspomnienie Jana Apekaczmarka, który odszedł po wyczerpującej chorobie w maju 2024 roku. Zapamiętany będzie jako kompozytor i laureat Oscara za muzykę do filmu Marzyciel, ale jego rola w polskiej kulturze była większa. Jak myślicie, z czego się bierze muzyka? Bardzo mi się podoba jedna z teorii, według której powstanie muzyki związane jest z wyrażaniem emocji. Większość badaczy zgadza się tutaj, że muzyka pierwotnie miała charakter wokalny. Angielski filozof i socjolog Herbert Spencer uważał, że różne tony głosu wydobywane właśnie pod wpływem emocji z biegiem czasu miały pozwolić człowiekowi wyodrębnić z mowy linię melodyczną, z której następnie powstała muzyka. Spencer zakładał więc, że podłożem do powstania muzyki była mowa, której ton i głośność zmienia się pod wpływem tego, co czujemy. Muzyka jest tak integralną częścią ludzkiej ekspresji, jak język. Jest komunikatem. I pomyślałam o tym na tegorocznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, tym samym, na którym Jana pożegnaliśmy. Rozmawiałam z amerykańskim dyrygentem Rickiem Oxnerem, który wtedy był w próbach do Króla Lwa z muzyką na żywo. To był koncert finałowy festiwalu. I zapytałam go, jak myślisz, dlaczego słuchamy muzyki filmowej? A on odpowiedział bez wahania, że muzyka jest taką wiadomością od twórców filmu do widzów. Wiadomością, co mają poczuć, jak mają poczuć. I nawet jeśli czujemy się tutaj trochę zmanipulowani, to o to chodzi. Często muzyka ma większą siłę niż obraz. Potrafi wydźwięk tego obrazu zmienić. I piękna puenta przyszła w trakcie pogrzebu Jana Apekaczmarka, kiedy w kościele Piotra i Pawła w Krakowie żegnali go słuchacze, widzowie, bliscy, ale także branża muzyczno-filmowa z całego świata. I tam w trakcie kazania ksiądz powiedział takie zdanie, że w jego muzyce było światło, w nim było światło. On to wielokrotnie podkreślał, że za światłem w ogóle wyjechał do Stanów Zjednoczonych. A światło zazwyczaj pojawia się, żebyśmy coś zobaczyli, żebyśmy widzieli. I to się świetnie z istotą muzyki filmowej łączy. Odnoszę wrażenie, że rozmowy się w ogóle dzisiaj nie docenia, bo ona wymaga czasu, wymaga spokoju. Taka rozmowa, wiecie, nie jak krótka wymiana zdań, small talk, jakaś pogawędka przez chwilę, przez telefon. Prawdziwa rozmowa, dla której robimy w życiu przystanek. No a to ona jest na początku wszystkiego, także na początku filmu i muzyki. Przez wiele lat swojej pracy Jan Apekaczmarek tłumaczył w rozmowach cierpliwie młodym kompozytorom, jak ważne jest to, żeby rozmawiać. I miał dla nich w tym wszystkim dużo czasu, czym często wprawiał ich w zdziwienie. Organizował dla nich konkursy, bardzo wspierał, także finansowo. We wspomnieniach młodych kompozytorów, których po odejściu Jana nie brakowało, Jan był takim, no na przykład, pierwszym laureatem Oscara, którego w ogóle spotkali. Również przez to, że cały czas w Europie bywał, był na wyciągnięcie ręki otwarty, pokazujący, że marzenia można spełniać. Hojny i szczery w dawaniu siebie. To są słowa Antoniego Komasy-Łazarkiewicza z
pięknego postu, jaki zamieścił na Facebooku. Mam nadzieję, że się nie pogniewa, jeśli go we fragmencie przytoczę. Antek wspomina, że dzięki Janowi po raz pierwszy był w studiu nagraniowym. To było Polskie Radio i studio Buffo. Kolejne sesje do amerykańskich filmów, zawsze nagrywane z najlepszymi z najlepszych i z niesamowitą dyscypliną produkcji muzycznej. To była ważna lekcja, pisze Antek. W filmie równie ważne jest to, co się nagrywa i to, jak się to robi. Przekaz musi być klarowny, precyzyjny i czysty. Przestrzeń brzmieniowa starannie dopracowana, hierarchie uporządkowane, role rozpisane. Może grać i 60 instrumentów, ale dla odbiorcy to będą dwie, trzy grupy opowiadające jedną spójną historię. Takie były kompozycje i produkcje muzyczne Jana. Krystaliczne. Pisane tak, że dzisiaj nawet jak muzyka z Marzyciela rozbrzmiewa w samolocie lotu po lądowaniu, to słyszy się wszystkie jej elementy. Pamiętam, jak Jan komponował muzykę do Całkowitego Zaćmienia u Agnieszki Holland w Brytanii. To były takie półwakacje. Jan przyjechał z córką Nastką. Chodziliśmy razem na plażę i na mule łaziliśmy po brytańskich pagórkach i jakoś w niezauważalnym międzyczasie powstała chyba najwybitniejsza muzyka filmowa Jana, Mimochodem. Jan sprawiał takie wrażenie, że rzeczy dzieją się same, bez wysiłku, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Miał w sobie autentyczną, niewymuszoną lekkość. Podkreślał, że w uprawianiu zawodu kompozytora filmowego najbardziej pomogło mu wykształcenie prawnicze, że 90% sukcesu zawdzięczał zdolnościom dyplomatycznym. Umiejętność rozmowy Jan wykorzystywał wreszcie jako promotor kultury, najpierw w Rozbitku, a później przy festiwalu Transatlantyk. Zapraszał na ten festiwal artystów, którzy nie bali się myśleć nie tylko o swojej działalności twórczej, ale i o świecie, o jego problemach, o jego potrzebach. Transatlantyk, muszę to dzisiaj powiedzieć, z perspektywy czasu, ale także osoby, która była w środku, płynął z publicznością i nie wywyższał się. Jakoś tak sobie o tym myślę. Przy filmach na festiwalu jedliśmy, tak, to był pomysł podpatrzony za granicą i sprowadzony do Polski. Przecież to samo robimy dla takiej trochę grzesznej przyjemności w domu. A po filmach gadaliśmy w nieskończoność. Zachęcał do uważności i nie odbierał przyjemności. Każda impreza chciałaby mieć swoją tożsamość. Nie każdej się to udaje. A Transatlantyk miał tę tożsamość bardzo wyrazistą. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda mają jeszcze inną teorię na temat pochodzenia muzyki. Uważają, że wszystko się zaczęło od kołysanki. Piosenki dla dzieci pojawiły się jako sposób, w który rodzice mogli sygnalizować im, że się nimi zajmują, że odpowiadają na ich potrzeby, ale równocześnie byli w stanie zajmować się czymś innym, choćby opieką nad rodzeństwem. I to, zdaniem autorów, mógł być początek, od którego rozpoczął się rozwój muzyki w ogóle stopniowo, ewoluującej aż do naszych czasów. Czyli muzyka jako sztuka użytkowa. Dzisiaj wielu trudno jest przyznać, że muzyka, która powstaje dla czegoś, ma służyć, może mieć jakąś wartość. To jest głośna i bywa, że nieprzyjemna dyskusja. Są w niej takie argumenty jak schlebianie marnym gustom, wykluczanie tego, co popularne, z tego, co w kulturze ważne, no i wreszcie lekceważenie sztuki użytkowej w ogóle. Tymczasem choćby te badania pokazują, że w tej ewolucji jest sens. Droga do odnajdywania w sobie słuchacza, widza, czytelnika nie jest prostą autostradą, jest raczej taką plątaniną małych bocznych uliczek, i nie ma tu mapy. Są odkrycia, można się zgubić, są powroty i jest w końcu jakaś trasa, którą, jeśli mamy szczęście, to odnajdujemy. Słuchamy muzyki filmowej, bo tęsknimy za odczuwaniem emocji, z którymi możemy się utożsamić. Widzimy w filmie w końcu kawałek życia, jakie być może znamy. No i słuchamy, bo lubimy się wzruszać. A to czy to naprawdę coś tak złego? Mądry kompozytor będzie w stanie poprowadzić nas przez filmową historię nie tylko opowiadając, ale i dopowiadając, zwracając się ku niuansom, ku metaforze. I wielu z nich dostało za to po głowie w tym Ennio Morricone, bo jak to tak? Kino wielką sztuką? Wydaje mi się, że kino jest usatysfakcjonowane i nigdy nie pragnęło tej wielkości, a muzyka filmowa nie pragnęła być kolejną symfonią Beethovena czy Bachem. Choć znam przykłady melomanów, którzy odkryli Mozarta w kinie, wcale nie w filharmonii czy na lekcji muzyki. Ostatnio podczas zajęć student Akademii Muzycznej w Łodzi zapytał mnie o Jana i o jego drogę i o to,
co może sobie on wziąć dla siebie jako młody muzyk. Wydaje mi się, że Jan doskonale uosabiał kompozytora filmowego, którego dawno, dawno temu bardzo trafnie określił Victor Young. Świetny, amerykański, ale my też wiemy, że trochę polski kompozytor, laureat Oscara za W 80 dni dookoła świata. Autor niezapomnianych filmowych melodii, w tym When I Fall in Love. Znajomość nut jest w tym zawodzie ważna, ale to jest tylko połowa sukcesu. Victor Young mówił, że to połączenie umysłu Einsteina, czyli mówiąc prościej, wiedzy o świecie w ogóle, o wszystkim, o ludziach, o zjawiskach, o tym, co się dzieje. Wiedzy daleko wykraczającej poza lekcje muzyki i to, co z niej mamy. Dyplomacja Churchilla, no tak, o tym już powiedzieliśmy, czyli umiejętność rozmowy ze wszystkimi, bo film to praca zbiorowa. No i jeszcze dużo, dużo cierpliwości, a także wiara w siebie, w spełnianie marzeń. Bardzo często słyszę, nie pojadę, nie wyjdę, bo i tak się nie uda. Gdyby Jan tak myślał, dzisiaj nie żegnalibyśmy go jako laureata Oscara. Nie ma, że się nie da. Jak w tym powiedzeniu, nie masz szans, ale i to wykorzystaj. On to wykorzystywał wielokrotnie. Wtedy, kiedy walczył o to, by móc skomponować muzykę do Marzyciela, wtedy, kiedy walczył o każdą edycję festiwalu Transatlantyk, również w trudniejszych czasach. I walczył już później z własnym zdrowiem, aż do końca. Bardzo nam będzie tego Marzyciela brakowało.